Cześć! W ostatnim w tym roku akademickim, 138 odcinku Flesza, wita Was Mikołaj Słomski. Jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy, ale to nie powód, żebyśmy się smucili. Co prawda niektórzy z Was walczą jeszcze z ostatnimi egzaminami, ale dla większości rozpoczynają się wakacje. O swoich planach na lato opowiedzą studenci WNPID. Gdzie jedziecie? Na wakacje! Pewnie ulubione miejsce na wakacje to jest właśnie jakaś szosa, taka bez ruchu samochodowego. Upalne dni oraz wysoka temperatura powoli stają się codziennością. Studenci jednak muszą uporać się z bieżącą sesją, obronami prac licencjackich i magisterskich i dopiero wtedy zacząć pakować walizki na wakacje. Co studenci WNPID planują na najbliższe miesiące? Wakacje w Polsce czy za granicą? Leżenie brzuchem do góry czy aktywne spędzanie czasu? Oscypek czy smażona rybka? Studenci WNPID odpowiedzieli na te i inne wakacyjne pytania w naszej ankiecie. Ponad połowa respondentów ma już zaplanowany wyjazd na wakacje. Ponadto studenci starają się łączyć pracę zawodową, praktyki z wakacyjną siestą. Studenci to zdecydowanie patrioci. Na wczasy wybierają kraj ojczysty. Jeżeli chodzi o wypoczynek w Polsce, to zdania są podzielone. 31% wybrało morze, 20% góry, a prawie 9% jeziora. Jeżeli za granicą, to wygrała Chorwacja. Padły również liczne odpowiedzi, takie jak Hiszpania, Włochy czy Portugalia. W naszej ankiecie niestety przegrał nasz redakcyjny faworyt, czyli oscypek. No cóż, smażona rybka też jest spoko. Oscypka nigdy nie jadłem, znaczy raz próbowałem, ale z tego co pamiętam jest słony, prawda? Także za bardzo mi nie podszedł. Rybka. A gdzie ją byś najchętniej zjadła? Nad morzem, polskim, jak będzie 10 stopni w dzień. No powiedziałem, ciepłe morze, w związku z tym no, już mniej więcej wiecie, jaki kierunek świata, żeby mnie tam znaleźć w razie czego. Holiday. Wracam do domu. Czyli gdzie? U siebie, w Angolii, jestem z Angolii. No nie pracuję. Co robisz? Będę leżeć na plaży, nad jeziorem, łowić rybki. Chapniesz rybkę i do domu? Chapnę, oscypka i do domu. Za granicę. Tylko, że to nie będzie okres typowo wakacyjny, bo będę robił to zimą. Nie lubię jeździć w ciepłe miejsca, kiedy u nas jest ciepło. Dwa wyjazdy, jeden to do Chorwacji, żeby nad morze odpocząć sobie, poopalać się, wypić drinków. Z obóz, gdzie pełnię rolę wychowawcy, ślub z narzeczoną, później mam po drodze. Każdy ma coś, co go kręci, czyli myślisz o wakacjach, myśl, co cię kręci. Czytam. I spotykam się z przyjaciółmi. Skąd to palenisna? To oczywiście praca w polu, a mówiąc poważnie, praca reportera, jak sami Państwo dobrze wiedzą, wiąże się z tym, że często przebywa się na powierzchni. Jakieś plaże, bikini, nie wiem. Najprawdopodobniej gdzieś za granicę. A konkretnie jeszcze nie ma planów? Może jakieś zwiedzanie, nie wiem, Paryż na przykład, chociaż teraz tam niebezpiecznie. Wakacje tuż za rogiem. Po wyczerpującym roku akademickim każdemu przyda się trochę odpoczynku. Cała redakcja Flesza życzy Wam słonecznych, upalnych i niezapomnianych wakacji. Widzimy się w przyszłym roku akademickim. Dla Flesza Kacper Szafran. Ciężko się będzie z Wami rozstać, ale nie martwcie się. Flesz jest nieśmiertelny. Dlatego już w przyszłym roku wyczekujcie nowych odcinków. Tym razem pod przewodnictwem nowej redaktor naczelnej Marty Krzemińskiej. A Magdalenie Dubert, która przez długi czas próbowała zrobić z nas prawdziwych dziennikarzy, serdecznie dziękujemy. Dla Flesza, niestety po raz ostatni, Mikołaj Słomski.